Hej, hej! Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Jesteśmy na pokładzie Sokoła Millennium. Czy ja muszę mówić w jakim odcinku? No oczywiście, że Star Wars Lego. Lego Star Wars Przebudzenie Mocy. A tymczasem potrzebuję tej Chewbacę. Dlaczego to jest zamknięte? Przecież jesteśmy na Sokole Millennium. Może mi ktoś powiedzieć, dlaczego to jest tak mocno zamknięte? O, Majnoki! Aha. Dlaczego oni mają, one mają talerz zamiast twarzy? No nic, sprawdźmy to. Dziękuję, dobranoc. Jeszcze jeden majnok. I po majnoczku. Przepraszam. Dobra, co my tutaj mamy zrobić? Co mamy na... O, jeszcze jeden majnok. Ej, majnok! Te majnok! Dobra, Chewbacca, czyń powinność. Tak, teraz chyba wszystko w porządku. Co to było? No rozłączony przewód? Nie zupełnie. Podczas skoku oberwał hipernapęd i trzeba go wyregulować. Dasz sobie z tym radę? Panie, ty mnie pan pytasz, czy ja sobie dam radę. Ja jestem Chewbacca. Ja na tym statku to zęby zjadłem. A Chewbacca ma swoje zęby, nie? Dobra, idziemy sami. Myślę, że nie będziemy potrzebować pomocy, chociaż może... W skrzyniach jest zapas, gdyby był potrzebny. No właśnie widzę, że tutaj coś się... Coś jest potrzeba. Oj, nie, 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 nie. Nic dziwnego, że wszystko się tu ciągle rozpada. Bo co? Masz jakieś ale do moich technik? Możesz wyregulować i podłączyć z powrotem napęd BB-8? Oczywiście, że tak. Maleńka, już to robię. Jest wyregulowany? O, działa. Dobra robota. No, komputer moja robota. Powinien być już sprawny. Możesz iść sprawdzić? Jep. Widzę, że wszyscy się tutaj znają nieźle na tej całej technologii. Nie mam o co się bać. A tymczasem mapa Takodana. Takodana. Okej, lecimy na Takodanę. Rozdział 5. Zamek Maz. Oczywiście, że gramy. Nie mamy chyba nawet nic innego do wyboru w tym momencie. Więc rozdział 5. Zamek Maz. Dobra. Finn, Rey i BB-8 raz jeszcze trafią na pokład Sokoła Millennium. Ledwie umykając przed Kanjum Clubem i gówniańską bandą śmieci. Gławiańską, przepraszam. Grupa w towarzystwie prawowitych właścicieli statku Hanna Solo i Chewbacca obiera kurs na Takodanę. Choć spotkać można tam najbardziej niegodziwych przemytników galaktyki, miejsce to może być jedyną nadzieją na bezpieczne przekazanie BB-8 ruchowi oporu. A ja chyba nawet kojarzę z filmu, jaka to jest miejscówka. Chyba kojarzę, więc tam będzie prawdopodobnie też niezłe zamieszanie. Zobaczymy, czy uda nam się ogarnąć to wszystko jednym ciągiem, ten cały piąty rozdział. Swoją drogą ciekawy jestem, ile tych rozdziałów tutaj w ogóle jest w tej grze. Ale strzelam, że około 10 będzie tych rozdziałów. Kurde, brodę muszę sobie ogolić. Znaczy nie całkowicie oczywiście, tylko skrócić. W pewnym momencie człowiek chce się podrapać po brodzie i mu włosy przeszkadzają. Więc uciekinierzy, tak? Najwyższy porządek szuka mapy. Finn jest z ruchu oporu. Ja tylko zbieram złom. Pokaż, co tam masz. Jest niekompletna. To tylko fragment. Odkąd Luke zniknął, wielu chciało go odszukać. Czemu odszedł? Szkolił nowe pokolenie rycerzy Jedi, ale jeden z uczniów się zbuntował i wszystko zniszczył. Więc Jedi istnieli. Moc Jedi. Ej! Wysiadamy. Nie sądziłam, że w całej galaktyce może być tyle zieleni.
Chewie, zafunduj statkowi przegląd. Chcecie przekazać BB-8 truchowi oporu? Maska Nata to najlepsza szansa. Może się przydać. Co, ciastko? No. Solo, co my tu właściwie robimy? Chcemy wsadzić droida na czysty statek. Rozłamy kwiatki. Myślicie, że znaleźliśmy z Chewiem Sokoła przypadkiem? Skoro był na naszych skanerach, to najwyższy porządek też jest niedaleko. Na pewno możemy jej ufać? Spokojnie. Prowadzi te knajpy. Wygląda na to, że jakiś olbrzym blokuje drzwi. Mam go obudzić? Jak chcesz. Zakładam, że ręce ci potem odrosną, nie? No, nie wiem. Znaczy tak, nie wiem, czy to jest dobry pomysł budzić go. Oczywiście moglibyśmy tutaj zebrać masę. O kurde, znowu te szczury. Zabić, kurde to. Okej. Dobra, pytanko teraz jest tak. Jak przejść to całe... tego całego bydlaka. Halo? Czy on się obudzi? No, niekoniecznie. Dobra, jak podchodzimy, to oni się cofają. Czyli prawdopodobnie trzeba tutaj mieć jakiś sposób na to, by go obudzić. Pytanie jeszcze, czy chcemy go obudzić? Dobra, szukajmy miejsc, w których możemy... O, chyba coś widzę. Znaczy, jeszcze nie widzę, ale zaraz zobaczę, zobaczcie. Mamy tutaj możliwość skanowania jakiegoś słabego miejsca. Jest, proszę bardzo. Ja przed chwilą w nie atakowałem. Ciągnij! Ej, mocno śpi. Dobra, co z tego możemy ułożyć? Możemy ułożyć po lewej coś i po prawej. Oczywiście mamy 50% szans, że ułożymy za pierwszym razem to, co trzeba. Standardowo prawdopodobnie ja wybiorę źle. BB-8. Zobacz, co ty dasz radę zrobić. No, BB-8. Dobra, drzewko sobie rozwalimy, tak? Nie, wyciągniemy. Skąd kojarzę taką maszynę? Ej, gdzieś już widziałem taką maszynę, gdzie właśnie łapało się za drzewo i się tak trzęsło. Nie wiem, czy w jakiejś filmie, czy w jakiejś grze? Kurde. Właśnie też łapały takie dwa chwytki drzewo i trząsły, żeby opadło wszystko. Nie wiem, czy to nie było w jakimś programie, że właśnie robili tak, żeby szybko jakieś jabłka po... jakieś jabłka pozbierać, czy coś w ten deseń. Nie, właśnie. Kurde, gdzie to było? Zapomniałem. No dobra. Woda, którą sobie przekierujemy tutaj. No ale co nam to da? No fajnie, że woda wyleć się nie wylała. Jeszcze możemy tak, rozwalić to i zrobić coś innego. No, czyli chyba jednak dobrze. Nic tak nie budzi jak porządne chluśnięcie wody. Czyli jednak dobrze wybraliśmy za pierwszym razem. BB-8? O, ja w tym głowa. Panie, wstawaj pan. Otwarte. Wow! Typem skowronka to on nie jest, co? Mas bywa trochę dziwna, więc pozwólcie, że to ja będę mu... Han Solo! O rany. Cześć, Mas! Chyba czegoś potrzebujesz. Desperacko. Mas, chcę prosić, żebyś wysłała tego droida do Lei. Nie. Już zbyt długo uciekasz przed tą konfrontacją. Jaką konfrontacją? Z ciemną stroną mocy. Przez całe wieki widziałam zło w jego najróżniejszych formach. Sithowie, Imperium, a dziś najwyższy porządek. Z najwyższym porządkiem nie ma sensu walczyć. Nie wygramy. Wszyscy musimy uciekać. Widzisz tych dwóch? W zamian za pracę podwiozą cię na zewnętrzne rubieże. Tam możesz zniknąć.
Nie jestem rebeliantem, ani bohaterem. Finn! Czyli co? Wreszcie się Finn przyznał, co? Że nie jest rebeliantem ani bohaterem. To prawda. Jest dosyć strachliwy typek. Pytanie, czy tak? Musimy sobie... Dzień dobry. Śmielę się powiedzieć, że byłbym w stanie odstrzelić... Dobra, samemu może jednak nie będę celował, co? I ostatni. Co, teraz mnie podwieziesz? Moja ekipa i ja mam dla was. Pójdę z tobą nie wiadomo gdzie. No, tym gościom raczej patrzy z oczu tak średnio. Takie troszeczkę oprychy. Dobra, mamy do zdobycia też jakiegoś kurczaka. No, może nie będę robił aż takiej rozruby, co? O, dzień dobry. Czy wy macie kurczaka? Co to? I mamy fioletowy klocek po lewej. Proszę, proszę. Czyżby BB-8 był nam tutaj potrzebny? BB-8, do roboty, maleńki. Niech zgadnę. Kominek. Gorące. Dobra, a co my z tego złożymy? Mamy możliwość złożenia czegoś tutaj. I tam jest fioletowy klocek. Aż się po niego pofatyguje prawdopodobnie. Tylko dlaczego... Trzeba było po prostu trzymać, okej. Okay. Dobra, i prawdopodobnie nic z tego więcej nie będzie, więc rozwalmy to. I ułóżmy to, co jest po prawej. Jest to jakaś pompa. O, i kurczaczek będzie, zobaczcie. Odsmażony kurczaczek. Nie, to jest mój kurczak! No i... Krew w piach, no. Dzień dobry panom, niech panowie sobie grają. Potrzebuję jeszcze jakiegoś kubka. Skąd będę jak kubek? Kubek, kubek, kubek. Tutaj pan pije w żu... Znaczy nie, to ta maz. Pije w... A może ja naprawię ekspres? Minut, może godzin, a może lat. Choć to ostatnie jest. Zobaczmy, co jest tutaj. Prawdopodobne. Najpierw ogarnijmy to. Prawdopodobnie tą panią. Rej. Przepraszam, Solo. No, do tego potrzebuję androida. Chodź, Bibi. Uda ci się to naprawić? Co możemy tutaj zrobić dla ciebie? Aby przesuwać kursor, by dokonywać interakcji z urządzeniem. Teraz obróćmy to w ten sposób. Czy to jest naprawiony ekspres? Nie wiem. Ale się domyślam. Gdzie to polecić? Co to jest, piwo czy co? Przepraszam! No pięknie! Teraz nabrał własnego rozumu. Już to naprawię. Brakowało myślącego ekspresu do kawy. Już to naprawiam, proszę bardzo. Cyk. O! Działa! Zawsze powtarzam, że jak coś odpowiednio długo ignorować, to w końcu samo się naprawi. Czasami niektórzy w życiu mają takie podejście.
Chyba dobra, kurczak jest, kawka jest. Co to za dziewczyna? Tchórz poszedł. Co to za dziewczyna? To ja! Jedni i drudzy się zaraz o mnie dowiedzą. A tak naprawdę nie o mnie, a o androidzie. BB-8, miej się na baczności. Co tam BB-8? Nie, tylko nie... Dobra, udało się to rozwalić, przecież... Denerwuję jak nie wiem. Okej! Okay. Jedźmy dalej. A no tak, teraz mamy blasterek. Nie musimy już rzucać tym naszym, kurczę, pałąkiem. A z tego złożymy co? Cyk. BB-8? Otwieraj bramę. Co my tutaj znajdziemy? Nie! BB-8! Pod spodem. No właśnie. Tutaj są jakieś chwasty na tym. Ale za to mamy możliwość ułożenia czegoś. Prawdopodobnie. Mamy możliwość ułożenia dwóch rzeczy. Jedna jest po prawej. Będzie trzeba pewnie BB-8 tutaj... Co tutaj zrobimy? Otworzymy bramę maksymalnie i wtedy BB-8 będzie mógł sobie normalnie do nas przyjść. Prawda? Kochany BB-8. Super. A teraz ułożymy to, co jest po lewej stronie. Otworzysz i do tego będzie nam pewnie potrzebował BB-8. A. No. Dawaj, dawaj. Pięknie. A te, za tymi drzwiami... Jeszcze coś! A za tymi drzwiami pewnie coś jest skrywane od wieków, jak tak zarosło. Czy ta muzyka taka typowa dla Jedi. Czy mamy pojęcie, z czym możemy mieć do czynienia? Oczywiście, to też tylko tak. Stare droidy. Nie zawracamy. Odnaleziono droidy wymagające naprawy. Chociaż może dam się przekonać. Ja nie jestem do naprawy! Proszę przestać się opierać, bym mógł pomóc. Tak, coś chodzi... Chcę powiedzieć, że ja zostałem zaatakowany. O kurde. Nie ma. Chyba musimy przejść. Dobra. Stędy. Jakiś pomysł, jak to otworzyć? A, oczywiście, że tak. Zobaczmy. Mamy możliwość złożenia czegoś tutaj. Dzięki temu będziemy mogli zasilić prawdopodobnie dwie strony. Jakieś takie filary. Chociaż nie, to są jakieś figury. Zobaczcie, które się odwracają. Ej. Jak myślisz, co to dało? A ja wiem, co to dało. Trzeba odpowiednio figury przodem ustawić. Tak. I teraz sobie tego zastopujemy. A tego trzeba odblokować. Okej. Okay. W którąkolwiek stronę tak naprawdę teraz. Teraz będzie chyba bokiem. I później jeszcze raz trzeba będzie dopchnąć, żeby był przodem. No właśnie. Cyk. I mamy obu panów przodem. Zagadka! Polityczna intryga. Up. Pięknie. Jak na razie nie mamy do czynienia z większą ilością, bo... Nienawidzę tych psiurów.
Nienawidzę ich. O, zestrzeliłem jakąś tą pajęczynę. I to jest 2 na 4, więc nawet nie wiem, kiedy wcześniej jedną z ten zepsułem. Tutaj jest następna, tylko że Chewbacki bym potrzebował do rozwalenia tego przejścia. To jest kolejna. O, come on, czuję się jakbym był w jakimś tym. Czuję się jakbym był w jakimś Tomb Raiderze, albo nie wiem, Indiana Jones, albo Uncharted. Ten symbol na górze jest poprzestawiany. Mhm. A my prawdopodobnie będziemy mieli możliwość go ustawić w odpowiednie miejsce. Pytanie, co możemy z tego złożyć? Z tego możemy złożyć tylko i wyłącznie jedną rzecz. A z tego tutaj możemy złożyć coś po prawej i coś po lewej. Najpierw... O, jeszcze po lewej i po środku jeszcze. No proszę. Dobra, czy coś mi to da? What? Dlaczego? Mam dziwne wrażenie, że chyba... Nie, droidem raczej tego nie ułożymy, co? Ale zaraz. Ale tu, Bibi. No właśnie. Tak, brakuje niektórych części mechanizmu. O to mi chodziło. Jeszcze? Super. No. I pięknie. Jest jeszcze drabinka. Więc jesteśmy w domu. Tylko teraz tak, Bibi. Czy ja mogę w drugą stronę to jakby teraz zrobić? No niekoniecznie. Ale możemy przejść dołem przecież. No też głupi. No! Jak? Dobra, co z tego możemy mieć? Z tego w takim razie ułóżmy teraz to po środku. Dzięki czemu będziemy mieli co? Nie, potrzebuję koła zębatego. O, zobaczcie. Mi się wydaje, że jeszcze nie na to pora. Tylko na to po lewej najpierw. Chociaż też nie jestem pewien. Zobaczmy, co my z tego będziemy mieli. Bierzemy sobie to przejście. I mamy jedno koło zębate. Prawdopodobnie tak. Super. Jeden trybik. Który sobie podłączymy tutaj. Część pracy za nami. Ale jeszcze potrzebny nam jest drugi trybik. Który będzie trochę trudniej znaleźć, co? Dobra, tutaj trybu jakieś potrzebujemy. Tryba, trybka, trybsona. Nie, nam to nic nie daje. Więc prawdopodobnie trzeba jeszcze się powspinać troszeczkę. Oj, no! To skakanie jest czasami tak denerwujące. A my możemy... No nie wierzę. Okej. Czyli może spróbujmy w ten sposób. Jest. Udało się. Boże, dlaczego? Dlaczego ja... Okej, pewnie to gdzieś tam... Uciąłem chwilkę tego mojego zastanawiania się, a może dłuższa. Chwila zastanawiania się na pewno była. O kurde, what? I teraz prawdopodobnie BB-8 potrzebujemy czegoś. Aha, już wiem, o co chodzi. Już wiem, o co chodzi. Proszę bardzo. Teraz tak, ty się złap, kochana, tego. A my tutaj sobie posterujemy jeszcze czymś. Ha! Jak się dłużej zastanawiam nad jakąś zagadką, to prawdopodobnie wycinam takie momenty, żebyście nie musieli patrzeć na to, jak kręcę się w kółko i myślę. Okay.
Jak tutaj docieram, taki punkt kontrolny, to taka fajna drabinka się odpala, więc nie będę musiał skakać jak ten głupek dookoła. Co z tego mogę stworzyć? Coś, co otworzy na pewno na dole drzwi i pozwoli mi dojść do ostatniego trybika. Mam rację? Jakaś kula leci. Ta muzyka nie wróży niczego dobrego. Aha, no dwa droidy to nie jest nic, co by mogło mnie powstrzymać. No, tak też myślałem. Dziękuję. Trybik bierzemy. I kładziemy na miejsce. Proszę bardzo. Zamontowany. Jeszcze to trzeba by było, bo zniszczyłem, to trzeba w takim razie naprawić. To powinno wystarczyć, BB-8. BB-8, cała naprzód. Chyba. Tak jest. To ten symbol. Jest. Zapałka taka trochę. Cokolwiek to jest, jest blisko. Skrzynia ze skarbami. Cicho, dziewczyno. Cicho już. Cicho. Nie ma to jak w domu. 60 racji. Hej. Co to było? Ten miecz należał do Luka. Wcześniej do jego ojca, a teraz wzywa ciebie. Muszę wracać na Jakku. Drogie dziecko, widzę twe oczy. To, czego szukasz, nie jest za tobą, lecz przed. Miecz, weź go. Nie, więcej tego czegoś nie tknę. Nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Wszyscy tacy tchórzliwi ostatnio, co? Dzisiaj nadszedł kres Republiki. Ta straszliwa maszyna, którą zbudowaliście i na której teraz stoimy, położy kres istnieniu Senatu! Wszystkie planety oddadzą hołd najwyższemu porządkowi! Ordnung muss sein. Jeszcze jak mu oko oddyndało. Poszli po całości, tak trochę grubo. Ale może zbiorą smocze kule i przywrócą. Nie? Aha! Oczy kogoś, kto myśli o ucieczce. Poziom ukończony. No i super, odblokowano złoty klocek. Złoty klocek jest mój, zamek Maz. Ile zebrałem punktów? 58, no tak średnio najeżdża, bym powiedział. I możemy lecieć z kolejnym rozdziałem, ale jeszcze pewnie będzie jakiś przerywnik. Taki swobodny, w którym będziemy mogli podejść do kolejnego rozdziału w dowolnym momencie. Kontynuuj tryb fabularny oczywiście. Czy dalej będziemy u Maz? Chyba tak, bo u Maz jeszcze parę ciekawych rzeczy się wydarzy. Muszę wracać na Jakku. Potrzebuję statku. Ładnie tu, tak by the way. No dobra, ale wzięła. Nie, nie wzięła. Myślałem, że wzięła, bo myślałem, że ma przy pasie, kurde, ten miecz świetny. Ale nie ma. Dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz. Będę bardzo, bardzo wdzięczny. A my widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.